Barem właśnie pokrywa się zawodnika, który ma wystartować. Janusz Krężelo ciągle na czwartym miejscu, prowadzą Szwedzi, Fredriksson przed Lindem. W zakresie trzeba uważać, tutaj takim tym krokiem Pudersena, od tego się taka połóżka zaczęła, potem wymyślono już ten pełny krok łyżwowy, ale tutaj biegną klasycznym tylem, a więc pokora przygotowanych bardzo precyzyjnie, dokładnie przez ratrak. Są cztery tory na całej trasie, teraz tak przypomnę, 1200 metrów, to nie liczy zróżnicowana, jest trochę podbiegu, troszkę też i zjazdów, teraz są na podbiegu i będą powoli zbliżać się do ostatecznych rozstrzygnięć. No, Szwedzi mają już dość wyraźną przewagę. Można by zgłosić, że już chyba nie pozwolą konkurentom na to, żeby się do nich zbliżyli. Wierli i to ma powiat Fredriksson. Krężelo na czwartym miejscu, już blisko stadion, teraz zjazd. Faktycznie ta przewaga Szwedów jest dość duża. I trudno chyba jest przypuszczać, by tu się coś mogło zmienić. Oni już biegli na ostatnią prostą, a więc mają już około 80 metrów tylko do mety. Szwedzi między sobą rozgrywają walkę o zwycięstwo z numerem trzecim, drugim Gierli, ale Fredriksson atakuje. No i tutaj będzie też pewnie po to Finisz decydował, chociaż nie, Fredriksson jest pierwszy. Lind jest drugi, za nimi Czebotko i Janusz Krężelok na miejscu czwartym. Ale będzie Polak biegł oczywiście w tym finale B, który będzie...